Salve assassini. Dzisiaj opowiem wam o jednym z niewielu, o którym tak pamiętano. Poniósł karę za swe czyny, a następnie zrozumiał, że credo to właściwa droga życia. Osiągnął status mistrza i przyczynił się do ogromnych zmian, jakie zaszły w zakonie. Zwał się on Altair ibn La'ahad, a oto jego historia. Spłodzony 11 stycznia 65 roku XII wieku w twierdzy Masjaf. Syn pary lewatyńskich asasynów. Chrześcijanki Maud, która niestety zmarła po porodzie, a także muzułmanina, Umara ibn La'ahada, który osierocił Altaira, gdy chłopak miał 10 lat. Wtedy też Altaira odwiedził przyjaciel ojca, Ahmed Sofian. Opowiedział on o śmierci Umara z rąk Saracenów podczas oblężenia Masjafu, po czym popełnił samobójstwo na oczach dziecka. Od tego czasu Altair został przygarnięty przez ówczesnego mentora asasynów, Al-Mualima. Mentor zawczasu poprosił Altaira, by nigdy nie powiedział synowi Sofiana, Abazowi, o śmierci jego ojca. W międzyczasie ogłoszono, że Ahmed uciekł z zakonu. Lata mijały, a Altair pod czujnym okiem mentora szkolił się na asasyna. Pewnej nocy Altair wyjawił w końcu Abazowi, co tak naprawdę stało się z jego ojcem. Po tej szokującej informacji Abaz zamknął się w sobie na kilka dni. Kilka dni później młody Sofian poprosił instruktora walki o metalowe miecze do treningu. Między nim a Altairem doszło do walki, a walkę przerwał upadek obu adeptów. Sofian podczas szamotaniny w błocie wyjął nóż i chciał nim zabić Altaira. Na szczęście powstrzymali go asasyni, a także ich mentor. Po całym zajściu Abaz został wtrącony do lochów, by się uspokoił. Altair nie mógł znieść takiego obrotu spraw, więc zaproponował, by on i Sofian zostali wtrąceni do lochów na miesiąc. Mentor był zdumiony odpowiedzialnością swego adepta, w ramach czego mianował go asasynem, a Abazowi przedłużył trening o rok. 1189 roku twierdza Masjaf została najechana i zdobyta przez templariuszy, którymi dowodził były asasyn, Haras. W mieście Alamut, które było pod władzą asasynów, toczyły się walki z krzyżowcami. Haras, dowiedziawszy, że Altair się zbliża, oznajmił, że jeśli użyje Altaira, to jego mentor zginie z jego ręki. Na szczęście Altairowi udało się przedrzeć niepostrzeżenie do twierdzy i zgładzić zdrajcy. Po śmierci dowodzącego krzyżowcy wycofali się z zamku oraz miasta. Krótko po tym Altair został pochwalony przez swego mentora i awansował na mistrza asasynów. Dwa lata później nasz mistrz asasynów został wysłany wraz z dwójką towarzyszy, braćmi Malikiem i Kadarem, do świątyni Salomona, by zdobyć rajskie jabłko. Zbliżając się do celu, Ibn La'ahad złamał jedną z zasad bractwa: nie odbieraj żywota niewinnemu. Po tym zajściu zauważył wielkiego mistrza templariuszy, Roberta de Sable. Malik, przeczuwając, co chce zrobić Altair, próbował go powstrzymać, niestety na darmo. Altair zaatakował de Sable, ten jednak chwycił asasyna i wyrzucił z komnaty, w której pozostali bracia Al-Siyaf. Po wydostaniu się ze świątyni udał się w podróż do Masjafu. Po powrocie szybko zawiadomił mentora o niepowodzeniu misji. W tym czasie wrócił również Malik, który wykonał misję, ale tracąc przy tym brata i swoją lewą rękę. W czasie rozmów templariusze rozpoczęli trzecie oblężenie Masjafu, które jednak zostało szybko zażegnane. Po zakończeniu oblężenia Al-Mualim rozmawiał z nieposłusznym asasynem, zarzucając mu złamanie wszystkich trzech zasad zakonu. Powstrzymaj swe ostrze, nim zabije niewinnego, działaj w ukryciu i wtapiaj się w tłum, nie narażaj dobra bractwa ani jego członków. Po czym pchnął Altaira nożem. Altair zbudził się po czasie w komnacie swego mentora. Ten mu opowiedział, że przez zabicie tak doskonałego zabójcy straciłby tylko lata szkolenia. Karą natomiast było zdegradowanie Altaira z rangi mistrza do nowicjusza. Al-Mualim podejrzewał, że de Sable nie powinien się spodziewać tego ataku. Uznał, że w zakonie jest zdrajca i Altaira zadaniem jest jego wytropienie. Zdegradowany asasyn znalazł zdrajcę, którym był mieszkaniec zamku, Masun, i przyprowadził go przed oblicze mentora. Masun był dumny, z czego dokonał, a w odwecie został zabity. Nowicjusz otrzymał szansę odkupienia pod warunkiem, że zabije 9 templariuszy. W ramach dowodu na zabicie każdego templariusza miał zamaczać pióra w ich krwi i przywieźć mentorowi. Owymi templariuszami byli Tamil, handlarz bronią i zbrojami, Garnier de Naplouse, który eksperymentował na ludziach, Talal, który handlował niewolnikami, Abul Nikaut, kupiec z Damaszku, Wilhelm z Montferratu, który władał Akką, Mejd ad-Din, samozwańczy władca Jerozolimy, Sibrand, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Juba er al-Hakim, przywódca oświeconych, a także sam wielki mistrz zakonu templariuszy, Robert de Sable. Po zabiciu 8 z 9 celów został mu tylko ten ostatni. W Jerozolimie dowiedział się, że wielki mistrz będzie na pogrzebie jednego z zabitych celów, więc udał się na pogrzeb, który był tylko zasadzką na skrytobójce. Altairowi udało się pokonać wszystkich przeciwników z de Sable na końcu. Jak się okazało, to nie de Sable był na pogrzebie, a jego kochanka Maria Forb. Altair darował jej życie w zamian za wyjawienie, gdzie podziewa się Robert,
Równocześnie dowiedział się od Mary, że De Sable planuje zabić króla Ryszarda, który dowodzi w bitwie pod Arsów. Asasyn dotarł na miejsce, gdzie bitwa przebiegała w najlepsze. Przedostawszy się do obozu krzyżowców, wyjawił królowi, że De Sable chce skrócić jego żywot. Oczywiście oskarżony zaprzeczał, na co Ryszard Lwie Serce rzekł, że uwierzy temu, który wygra pojedynek. Altair, po nieuczciwym pojedynku z Wielkim Mistrzem oraz jego najlepszymi ludźmi, dowiedział się szokujących informacji od konającego Templariusza. Al-Mualim zdradził Altaira tak jak przed laty jego samego, co spowodowało, że Altair wyruszył pospiesznie do swego domu. W drodze do Masjafu spotkał się z oporem mieszkańców jak i asasynów. Zahipnotyzowani przez Al-Mualima za pomocą rajskiego jabłka, wykonywali jego polecenia bez żadnego sprzeciwu. Tuż pod warownią spotkał Malika i jego towarzyszy. Po przedarciu się do ogrodów twierdzy, Al-Mualim za pomocą artefaktu unieruchomił Altaira. Wyjawił mu, że za pomocą fragmentu Edenu chce zdobyć władzę absolutną nad ludźmi i nikt mu w tym nie przeszkodzi. Po czym stworzył 9 iluzji, które wyglądały jak zabici przez Altaira Templariusze. Po szybkim rozprawieniu się z nimi, Al-Mualim stworzył 9 swoich iluzorycznych kopii. Jednocześnie sam stanął do walki, a dzięki jabłku stał się niewidzialny. Na jego nieszczęście Altair zdołał go ugodzić i wyjawił konającemu byłemu mentorowi, że zniszczy jabłko. Chwilę później mentor odszedł z tego świata. Po tym wydarzeniu Altair spotkał się z Malikiem i kazał mu poinformować asasynów z Jerozolimy o śmierci starca, a także postanowił spalić jego ciało. Niektórym asasynom nie spodobał się ten pomysł i rozpoczęli walkę z lojalistami, a na czele buntowników stanął Abbas. Zdobył jabłko Edenu, które omamiło go swoją potęgą. Altair, nie mogąc pozwolić, by sytuacja się powtórzyła, odebrał fragment Abbasowi, po czym zamyślił się nad nim. Przed Altairem ukazała się moc jabłka, która go nie pochłonęła. Po uspokojeniu sytuacji w twierdzy, wszyscy asasyni jednogłośnie wybrali Altaira na nowego mentora zakonu. Jednak nie wszyscy bracia na Ziemi Świętej zostali o tym poinformowani. Altair postanowił wybrać się do Akki i opowiedzieć reszcie braci o obecnej sytuacji. Po odwiedzeniu tamtejszego bractwa przypuścił szturm na nabrzeżną twierdzę Templariuszy. Podczas przeczesywania zamku spotkał tam starą znajomą, Marię Forb, która kłóciła się z jednym rycerzem na temat jej wypłynięcia na Cypr. Kiedy Templariusze skończyli rozmawiać, a rycerz odszedł, Templariuszka spostrzegła asasyna, przez co wywiązała się między nimi walka, którą wygrał asasyn. Uznał, że szkoda zabijać taką kartę przetargową, więc pojmał ją i wyruszyli w stronę Cypru. Po dotarciu do tamtejszego portu w Limassol, Altair spotkał się z Aleksandrem, który dowodził tamtejszym ruchem oporu. Aleksander kazał mu zabić tamtejszego kapitana straży, a także przekazać informację o zabójstwie jego człowiekowi, Osmanowi. Po wykonaniu zadania, Altair wkradł się do zamku Limassol, gdzie spotkał Templariusza, Fryderyka Czerwonego. Po wymagającej walce Altair zabił go. Podczas powrotu z zamku mentor zauważył, że kryjówka rebeliantów płonie, a niedobitki rebeliantów są trzymane przez Templariuszy. Altair pomógł im, po czym wyruszył w poszukiwania Marii. Spotkał ją, gdy ta próbowała udowodnić nowemu wielkiemu mistrzowi, Armandowi Bouchardowi, że nie zdradziła zakonu. Jednak ten nie chciał jej uwierzyć, więc kazał ją pojmać. Na jej szczęście Altair ją uratował, po czym wyruszyli na pirackim statku do Kyrenii. Podczas schodzenia z okrętu, Maria zbiegła Altairowi. Odnalazł ją w towarzystwie członka ruchu oporu, Markosa. Asasyn kazał mu odprowadzić paną Forb do kryjówki, gdzie ten sam się skierował. Na miejscu spotkał Barnabasa, który kazał mu zabić tamtejszego kupca, Jonasa. Po zabójstwie kupca w mieście wybuchły zamieszki, które rozniecili religijni fanatycy byka. Altair zabił byka i powrócił do kryjówki, która została najechana, a Marię i rebeliantów porwano. Markos wyjawił Altairowi, że prawdziwy Barnabas nie żyje od bardzo dawna, co dało światło na nowe fakty. Asasyn ruszył na tamtejszy rynek, gdzie miała odbyć się egzekucja rebeliantów i Marii. Jednak jej tam nie było, ani w celach, ani na rynku. Wypuścił rebeliantów i spotkał się z Markosem, który poinformował go, że tak zwana wyrocznia zdradza plany ruchu oporu. Mentor udał się do więzienia, w którym była trzymana wyrocznia, i ją zabił. Teraz musiał zebrać informacje na temat Shalima, jednego z tutejszych templariuszy i synie byka. Altair odnalazł go i zaczął gonić, aż wojownik zniknął z jego oczu. Udał się do jego zamku. Spostrzegł tam Marię. Nagle też ukazał się brat bliźniak Shalima, Shahar. Maria uciekła, a Altair w pojedynkę pokonał bliźniaków. Po zabójstwie bliźniaków nie było już żadnych templariuszy w mieście, więc mentor powrócił do Limassol. Na dzień dobry został oskarżony o zdradę przez Aleksandra. Altair również oskarżył go o to samo. Po pokazaniu głowy prawdziwego Barnabasa doszli do wniosku, że to ten fałszywy stoi za wszystkim. Altair wyruszył zbierać informacje na mieście. Dzięki zdobytym informacjom dowiedział się, że pewien bogaty kupiec o imieniu Demetres może wiedzieć coś na temat fałszywego Barnabasa. Zanim kupiec wyjawił mu prawdę, został zabity przez zamaskowanego agenta Templariuszy. Altair powrócił do kryjówki, gdzie znalazł list, w którym zapisano, by udał się do zamku Limassol. Wyruszył do niego, a na placu zamku ujrzał martwe ciało Aleksandra, a na szczycie rycerzy i agenta Templariuszy, który okazał się fałszywym Barnabasem. Fałszywy Barnabas napuścił tłum wściekłych ludzi na mentora asasynów.
Jednak ten uspokoił tłum przy użyciu jabłka Edenu, a w tym czasie zjawiła się Maria, która zabiła templariusza. Zaś asasyn pokonał pozostałych rycerzy. Po opanowaniu sytuacji Altair zszedł do archiwum, gdzie stoczył zwycięski pojedynek z Bouchardem. Po tych wydarzeniach Altair powrócił wraz z Marią do Masyafu. W międzyczasie Altair i Maria zbliżyli się do siebie, co zaowocowało dwójką synów, starszym Darimem i młodszym Sefem. Obojga szkolił na asasynów, a Maria została przyjęta do bractwa. W roku 1217 Europie zagrażał Chinggis Khan. Altair wraz z Marią oraz Darimem wyruszyli, by go powstrzymać. Na miejscu spotkali tamtejszego asasyna, Gwala Nagala. Natomiast rządy nad Masyafem zostawił Malikowi, a pod jego opieką także swego młodszego syna. W roku 1228, po pokonaniu Mongołów, Altair powrócił wraz z rodziną do Masyafu. Niestety, dzień później dowiedział się, że Malik został ścięty, a Abbas objął władzę. Dodatkowo jego przyboczny, Słami, zabił Sefa. Rodzice zmarłego syna żądali wyjaśnień na temat jego śmierci. Abbas zgodził się pod warunkiem, że dostanie jabłko. Słami podszedł do Altaira i wyjawił mu, że zabił Sefa, wymawiając chłopakowi, że ten zginął z woli Altaira. Zdenerwowany Altair w akcie zemsty użył fragmentu Edenu i kazał Słamiemu popełnić samobójstwo. Jednak ten ostatnimi strzępkami swego umysłu dźgnął śmiertelnie Marię. Ibn La'ahad pożegnał swoją umierającą żonę i uciekł wraz z ostatnim synem z Masyafu. Przez 20 lat Altair, mieszkając w Aleksandrii, badał jabłko, a dzięki niemu stworzył ukryty pistolet, czy też możliwość korzystania z ukrytego ostrza bez pozbawienia serdecznego palca. 47 roku postanowił wrócić do Masyafu. Gdy dotarł w okolice swego dawnego domu, spotkał grupę asasynów, poprosił ich o odrobinę wody. Następnie wtrącił się do ich rozmowy na temat nędznych rządów Abbasa. Stwierdził: żałujcie Abbasa, nie drwijcie z niego. Przez większość życia był sierotą, dźwigając gorzką spuściznę swego rodu. Pożąda władzy, ponieważ jest bezsilny. Po tych słowach asasyni rozpoznali w nim swego dawnego mentora. Chcieli mu pomóc odbić to, co kiedyś należało do niego, co im też się udało. Wszyscy asasyni, jakich spotkał na drodze, oddawali mu hołd i przyłączali się do niego. Tylko nieliczni byli w pełni oddani chaotycznym rządzą Abbasa. Kiedy Altair dotarł do głównej komnaty, stanął oko w oko z samozwańczym mentorem. Przez chwilę rozmawiali, aż w końcu Altair zabił go za pomocą ukrytego pistoletu. Po tych wydarzeniach Altair na nowo został mentorem bractwa, a wkrótce dołączył do niego Darim. Również wkrótce rozpoczęto budowę biblioteki Altaira. Pod koniec ostatnich dni Altaira, na życzenie jego syna, odwiedziła go dwójka weneckich podróżników, bracia Nicolo i Maffeo Apollo. Wizyta nie trwała długo, gdyż Mongołowie przypuścili szturm na ich twierdzę. Stary mentor wręczył braciom Polo kodeks i 5 kluczy, które mają ukryć w Konstantynopolu. Po ewakuowaniu braci Altair nakazał synowi i wszystkim mieszkańcom zamku uciekać, gdyż klęska była nieunikniona. A sam udał się wraz z 6 kluczem i jabłkiem Edenu do swojej biblioteki, gdzie zasnął snem wiecznym. W wieku 92 lat dokonał żywota. A teraz trochę informacji o naszym bohaterze. Altair z charakteru był buntowniczy i lekkomyślny, co można zauważyć w świątyni Salomona. Jednak z latami zmądrzał i stał się odpowiedzialny. Był człowiekiem wykształconym, umiał pisać i czytać, co było dość rzadką cechą w tamtych czasach. Dożył sędziwego wieku za sprawą jabłka Edenu. Mimo iż potrafił wspinać się i walczyć, to nie potrafił pływać, co było błędem pierwszej wersji Animusa. Altair mierzył 1,83 m, gdzie średnia w tamtych czasach wynosiła 1,60 m. Altair był pierwszym asasynem, który używał dwóch ukrytych ostrzy, ale dopiero po opracowaniu ulepszenia mechanizmu, przez co wiemy, że Altair był praworęczny, gdyż Altair stracił palec serdeczny u lewej dłoni. W grach ze serii Assassin's Creed, takich jak Dwójka, Brotherhood, Trójka, Czwórka Black Flag, Rogue, Unity, a także Origins, możemy odblokować jego szatę asasyna. Zaś w Revelations możemy zdobyć jego strój mentora u kresu życia. No cóż, to koniec tego odcinka. Jeśli film się spodobał, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał w oczekiwaniu na więcej. Do zobaczenia. I pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone.